No dobrze, zaczynamy następne spotkanie winylowania na ekranie. Witam Was, Andrzej Stebelski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. No i zapraszam Was do następnego odcinka. Po tym odcinku będzie odcinek konkursowy, gdzie będzie do wygrania płyta winylowa Nila Sedaki. Nil Sedaka, 49-letnia płyta do wygrania. W bardzo dobrym stanie, znaczy w excellent stanie, może nawet near mint. Słuchajcie. Oprócz tego następny odcinek będzie się składał z samych największych, najlepszych, złotych, Essential, Immaculate, z takich płyt. Po prostu będą to największe przeboje jakiegoś artysty, jakichś wykonawców. Ale to w przyszłym odcinku. A w tym odcinku pora na rock'n'rolla. Zaczynamy! Zaczynamy. Pora na rock'n'rolla. No, zaczynamy od grupy The Beatles. Let It Be. Let It Be, 70 rok. Płytka w stanie VG. Zresztą wszystkie płyty, które Wam pokazuję, są już na stronie internetowej. www.popmaster.pl. Możecie sobie sprawdzić. www.popmaster.pl. Także Let It Be, 70 rok. Okładeczka z czerwonym jabłuszkiem. Dlaczego to mówię? Ach, zaraz poszukam Wam następnej płytki. Let It Be. Ale tu już mamy zielone jabłuszko. Tym się różnią. Teraz co? Beatlesi bez okładek. Tu mam pierwsze tłoczenie płyty do filmu Help. VG. No może lepsze jest, tylko że plastik. Z takiej koperty plastik od zwierci pozostawił swoje ślady na płycie. Ale spróbuję to w myjce ultradźwiękowej usunąć, bo to bardzo ładnie schodzi jedynie w myjce ultradźwiękowej. Jeszcze raz Beatlesi, też bez okładeczki. Tutaj znowuż lekko zadymiona płytka. The Beatles at the Hollywood Bowl, czyli koncert 64-65. Chyba z tych lat pochodzą właśnie nagrania z tej płyty. Dobrze, teraz wracamy do drugiego albumu Beatlesów. With the Beatles. No muszę wybrać najlepszą kopię, a w domu na półce u siebie prywatnych mam chyba 6, 8, nie wiem, może 10. To sprawdzę już niebawem, ile kopii mam tego albumu. Potrzebna mi jest jedna kopia, w sumie dwie. Monofoniczna wersja jest stereofoniczna. Wszystkie jak do tej pory mam monofoniczne, a tu już są następne monofoniczne. Także w sumie niebawem w sklepie pojawi się około 10 płyt With the Beatles, monowersje. Stany tak jak w sklepie widać. To następna The Beatles, With the Beatles, czyli drugi album Beatlesów. A tu mamy jeszcze description from Brian Clark, Christmas 1963. Dowód na to, że to pierwsze tłoczenie, Boże Narodzenie 63. Ktoś dostał w prezencie. Ciekawe, czy tu jakaś deskrypcja jest. Nie. Także to mi się tutaj dzwonki odzywają. Słuchajcie, 63 rok. Dobrze, to już mamy 65 rok. Po Help, The Beatles, Ravelsoul. Dobrze mówię? Ale tak mi się wydaje. 65 rok i Ravelsoul. Oczywiście monofoniczny. Można by było zrobić też pytanie konkursowe, gdzie robione było to zdjęcie. Ciekawe, czy ktoś by znał odpowiedź. Matragon by znał. Podejrzewam, że Matragon wie, gdzie to zdjęcie było robione. Okej. Okay. Jeszcze jedni Beatlesi. W sumie ta płyta powinna być w następnym odcinku, bo to jest składaczek Rock'n'Roll Music Volume 1. Proszę bardzo. Beatlesi Rock'n'Roll Music Volume 1. To na tyle Beatlesów, ale jeszcze zostajemy w kręgu Beatlesów, bo mam tutaj jeszcze Paula McCartneya, Tag of War. Niestety okładeczka jest uszkodzona. I oprócz tego jeszcze Yoko Ono, John Lennon, Yoko Ono. Double Fantasy. W tej kolejności powinno być John Lennon, Yoko Ono. I podwójna fantazja. I to już na tyle. Teksty, koperta z tekstami oryginalna. Zresztą w McCartneyu to samo. Proszę bardzo. A teraz Electric Light Orchestra i album Time. Proszę Was, album Time, 81 rok, wytwórnia Jet Records. I co my tu mamy? Ticket to the Moon chociażby dla mnie. No wszystko, to są przebój za przebojem. Rain is Falling, 21st Century Man, Hold on Tight, Epilogue,
Twilight. No, przebój za przebojem, tak jak mówiłem. Wkładka, znaczy koperta też oryginalna. Wytwórnia Jet. Naklejeczka informująca, jakie single wyszły, jakie przeboje wyszły z tej płyty. Hold on tight, The Way Lies Mean to Be, The Lights Go Down i Twilight. Ok, jeszcze raz Electric Light Orchestra, ale to 79 rok zdaje się. Wytwórnia Jet. Album nazywa się Discovery. Discovery, z tego co pamiętam, chyba Mint na Mint. Zresztą spójrzcie na stronę www.popmaster.pl, tam będziecie mieli dokładną informację na temat tej płyty. Beatlesi byli, w sumie jesteśmy jeszcze przy Beatlesach. Michelle to chyba The Overlanders, chyba najlepiej zaśpiewali wersję grupy The Beatles Michelle. A czy ktoś inny jeszcze śpiewał to? Nie, ja znam w sumie tylko Overlanders. Okej, okay, teraz pora na Ricka Wakemana, The Gospel. Rick Wakeman, podwójny albumik. Płyty mintowe, okładeczka taka VG+, Excellent Minus, no VG+, pozostańmy przy VG+. A teraz Stevie Ray Vaughan and Double Trouble in Step. Proszę bardzo, trochę bluesa, rocka. Potem mamy grupę Queen. Pierwszy album grupy Queen, z tym, że to jest reedycja i to nie przez EMI, a przez firmę związaną z EMI, wytwórnia Fame, także nie mamy tutaj nic, żadnych śladów EMI, tylko label Fame. W każdym razie płyta w mintowym stanie. Okładeczka, coś koło Excellent Minus. Sprawdźcie sobie, wiecie gdzie, na jakiej stronie. I... Nie, no to już po świętach. Thank God it's Christmas. Dzięki Bogu jest Boże Narodzenie. No nie, już Boże Narodzenie było... Ach, ponad miesiąc temu. Queen, EMI wytwórnia, płyta mintowa, okładeczka też bliska mintu. I co nam pozostało jeszcze w tym odcinku? Jerry Lewis, Live at the International Las Vegas, plus 4 special bonus tracks. Jerry Lewis z koncertu Las Vegas, plus jeszcze dodatkowe 4 nagrania. Teraz Ronnie Ray, Nick of Time, Bonnie Ray, Nick of Time, bluesowo-rockowa muzyczka. A pan z Lublina, jeśli pan jeszcze nie kupił tej płytki, to zapraszam. A teraz mamy pierwszy album grupy Chicago, wydanie japońskie. Płyta nagrana w systemie SX68 Sound. SX68 Sound. Okładeczka Gatefold. Okładka w stanie G. O, G powiedzmy, ale płyty w dużo lepszym stanie. Pokażę wam japońską płytę, no bez obi, bez niczego. Tak to wygląda. Label. CBS Sony wytwórnia. Także dwie olbrzymie wytwórnie złożyły się na produkcję tej płyty. CBS i Sony. Z tego co się orientuję, ta płyta sprzedana, ale za to ta płyta jeszcze ciągle jest w sprzedaży. Best Male Artist Album, The Single, The Brit Awards, ok. Najlepszy mężczyzna, najlepszy album artysty męskiego, mężczyzny, single, ale się zakręciłem. Peter Gabriel i So. W tej chwili nowa płyta, nie powiem, się pojawi, często grany jest jeden z kawałków z nowej płyty. Tu mamy Petera Gabriela, w następnym odcinku, nie, parę odcinków dalej znowu już będzie Peter Gabriel, tylko że jeszcze ładniejsza kopia i bez tej naklejki przede wszystkim, z ładniejszą kopią okładki, koperty, no i samej płyty. Chociaż ta płyta chyba jest mintowa, albo prawie mintowa, a tam wszystko mint będzie, ale to w przyszłości, niedalekiej. Jeszcze tutaj mi pozostało Average White Band. I album Shine, wytwórnia RCA, angielskie wydanie. I na zakończenie tego odcinka Suzy Quatro. Pierwszy album Suzy Quatro. Słaba okładka. Okładka najsłabsza w tym wszystkim. Płyta jest w dużo lepszym stanie.
Także pierwszy albumik Suzy Quattro z 1973 roku. Mam też na stanie drugi albumik, ale bez okładki, tak jak Beatlesi. Ale nic, jakoś sobie będziemy radzić. Słuchajcie, dobrze, dzięki za uwagę. Zapraszam Was do następnego spotkania z płytami winylowymi, ze składakami. Składakami różni wykonawcy. No w tym przypadku akurat następny odcinek to będzie raczej na rockowo. Składaki rockowe plus oczywiście konkurs. Konkurs z kim? Z Neilem Sedakiem. Neil Sedaka, słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Życzę Wam, nie wiem, kiedy to będzie, w czwartek ten filmik. Tak, w czwartek, no to będzie niebawem. Oh, why, my God, w czwartek, w piątek do Polski lecę. Słuchajcie, życzę Wam udanego weekendu, sobie też zresztą w Polsce, pobytu w Polsce udanego. To na razie, trzymajcie się.